Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj krótki filmik na temat tego, jakie produkty zaliczamy do produktów pełnowartościowych i dlaczego takie produkty powinniśmy włączyć do naszej diety. Wiadomo, że liczenie kalorii, jeżeli chcemy uzyskać fajną sylwetkę, jest kluczem i podstawą układania diety i redukowania tkanki tłuszczowej, ale tak naprawdę jakość produktów też ma bardzo duże znaczenie, czyli tych produktów, jakie używamy w naszej codziennej diecie. Wbrew pozorom wydaje nam się czasami, że wybieramy bardzo dobre produkty, bo nie czytamy etykiet tak naprawdę wnikliwie, tylko patrzymy na opis, jaki umieścił producent na danym opakowaniu. Jest on dobrze wyeksponowany, zachęca nas do kupna. Powiem Wam tutaj na przykładzie takich wafli zbożowo-ryżowych. Jest to lekka przekąska Graham. Fajnie tu jest wszystko opisane, że to jest źródło błonnika, bez konserwantów i w ogóle i w ogóle. No ale niestety, co się okazuje po przeczytaniu składu? Że w skład takich wafli, na pierwszy rzut oka wydawałoby się bardzo zdrowych, wchodzi 70% mąki pszennej zwykłej, 19% mąki pszennej Graham, mąka kukurydziana, mąka ryżowa to jest zaledwie odłamek 5%. I właśnie uczulam Was na takie rzeczy, że w Polsce mamy takie prawo, że wystarczy, żeby danego produktu było 5%, można na opakowaniu umieścić, tak jak tutaj, że są to wafle zbożowo-ryżowe. Ja wiem, że to jest nie w porządku, jeśli chodzi o nas konsumentów, no ale tak to jest u nas skonstruowane i my, łapiąc takie wafle, jesteśmy przekonani, że to jest super fajna przekąska, że to są na przykład takie wafle ryżowe, które są bardzo często propagowane wśród trenerów personalnych czy instruktorów układających diety swoim podopiecznym. No niestety nie, bo tak jak tutaj widzicie, w składzie mąki ryżowej jest tylko 5%, a cała reszta to jest 5% kukurydzy i mąka pszenna. Także no niestety nie jest to fajna przekąska, ale wracając do czytania etykiet, zachęcam Was do tego, żebyście to robili, bo tak jak na przykładzie tych wafli pokazałem Wam, że no, jesteśmy wprowadzani w błąd, tak samo często nasza niewiedza i nieczytanie etykiet powoduje, że tych produktów jest w naszej diecie dużo, dużo więcej niedobrych niż nam się wydaje. Na przykład wiele osób będących na diecie oczywiście wybiera chude mięsa, są to na przykład filety z kurczaka czy filety z indyka. Część z Was mieli to mięso w domu, ale część z Was kupuje takie mięsa w hipermarketach paczkowane, gdzie już jest na przykład napisane, że chude mięso drobiowe, zmielone. No i co się okazuje, że czytając taką etykietę, w skład takiego 100-gramowego produktu wchodzi niestety 7, nawet do 12 gramów tłuszczu, ponieważ tam, w tym mięsie mielonym, jest mielona również skóra, są jakieś chrząstki, są ścięgna i to powoduje, że tego tłuszczu w takim mięsie jest dużo, dużo więcej niż w takim zwykłym, oczyszczonym filecie z kurczaka czy filecie z indyka. Takich przykładów jest cała masa. I to wszystko oczywiście ma później wpływ na naszą sylwetkę, bo to są ukryte gdzieś tam kalorie, których my tak naprawdę czasami nie liczymy, bo my liczymy tylko kalorie najczęściej z białka, węglowodanów i tłuszczy z takich produktów pełnowartościowych. A teraz wracając, co to są produkty pełnowartościowe? Jeśli chodzi o produkty pochodzące z białka, są to chude mięsa, oczywiście filety z piersi kurczaka, filety z piersi indyka, chuda wołowina, zrazowa, ligawa. No nie wspominam tutaj o polędwicy, ale ona jest tak bardzo droga, że chyba niewiele osób może sobie pozwolić, żeby jeść polędwicę wołową tak w ciągu tygodnia. Do tego ryby, oczywiście łosoś świeży, dorsz, mintaj, morszczuk, tuńczyk w puszce, też oczywiście bardzo się nadaje z pełnowartościowym białkiem, jaja, to również. Co do nabiału, ja nie jestem zwolennikiem nabiału, wiecie dobrze o tym, ale oczywiście nie mówię, żeby go w ogóle nie włączać do diety. Mówię tylko o tym, że osoby, które chcą zredukować tkankę tłuszczową, powinny wykluczyć nabiał ze swojej diety, bo jest on powoduje gromadzenie śluzu w organizmie, a także wody podskórnej. I bardzo wiele osób po odstawieniu nabiału widzi, że ta sylwetka zaczyna się zmieniać właśnie na plus. Również nabiał nie ma pełnowartościowego białka, jest on ograniczony w 3 aminokwasy,
co również warto wiedzieć. Także jeżeli mielibyście do wyboru ryby, jaja bądź drób, to stanowczo nabiał bym odrzucił. Ale mówię, nie jest to jakiś dramat, jeżeli raz na jakiś czas zjecie sobie kostkę chudego twarogu. Nie polecam serków wiejskich, tam jest cała masa śmietany. Nawet te wiejskie light mają też bardzo dużo ukrytych kalorii niepotrzebnych, albo cukru, albo tłuszczu. Jeśli chodzi o produkty węglowodanowe, wiadomo, wszelkiego rodzaju kasze, kasza jaglana, gryczana, jęczmienna, ryże, wszelkiego rodzaju, do tego ziemniaki powinniście włączyć do swojej diety. One bardzo dobrze odkwaszają organizm i są bardzo dobrym uzupełnieniem węglowodanów w naszej diecie. Do tego oczywiście warzywa wszelakie, jakie tylko możecie sobie wymyśleć. Ograniczyłbym tylko tutaj kukurydzę i buraki, bo one mają niekorzystny wpływ na wyrzut insuliny w naszym organizmie i tych produktów bym unikał. Nie wspomniałem tutaj o mięsie wieprzowym. Nie zalecam moim podopiecznym spożywania mięsa wieprzowego, ponieważ jest to, no niestety, świnia. W cudzysłowie, mięso tak zwane brudne i może ono powodować insulinooporność, zlepia leptyny i też nie jest białkiem w 100% pełnowartościowym. Jeśli chodzi o uzupełnienie diety w zdrowe tłuszcze, to awokado, wszelkiego rodzaju orzechy, oczywiście oleje tłoczone na zimno, również olej rzepakowy, bardzo dobrze nadaje się do smażenia, do dodawania na zimno. Smażymy przede wszystkim na tłuszczach, na olejach, które mają wysoką temperaturę dymienia, czyli właśnie olej rzepakowy, olej ryżowy i olej winogronowy. Nie wolno smażyć na olejach z pestek dyni, na oleju lnianym, bo one ulegają estryfikacji, utleniają się i mogą wytwarzać się z nich toksyczne związki. Co do owoców, jeżeli jesteście na dietach redukcyjnych, to fruktozę należy wyrzucić ze swojej diety, ponieważ jest to cukier prosty, który no niestety będzie opóźniał efekt waszej redukcji i odsłonięcia tak zwanego sześciopaka na brzuchu. Mam nadzieję, że tym krótkim filmikiem uświadomiłem część z was, jakie produkty należy wybierać i że należy wnikliwie czytać wszystkie etykiety. Miłego dnia i pozdrowienia.